W niedzielę 27 sierpnia w Parku Honorowych Dawców Krwi odbył się 8 działdowski jarmark antyków, rękodzieła i zdrowej żywności, połączony z 7 zlotem pojazdów zabytkowych. Atrakcji było mnóstwo. Tradycyjnie na koniec wakacji spotykamy się w naszym Parku Honorowych Dawców Krwi po to, żeby wspólnie z działdowskimi rodzinami, ale także z gośćmi, którzy przyjechali do naszego miasta, spotkać się, pożegnać wakacje. Mam nadzieję, że jeszcze nie lato, że jeszcze będziemy się cieszyć dobrą pogodą. I w tym roku mamy wyjątkowo bardzo dużo atrakcji. Towarzyszy nam zlot starych samochodów, ale także za moimi plecami wspaniały Ursus, których już dzisiaj nie spotkamy ani na wsiach, ani na polskich ulicach. Są również atrakcje muzyczne, są atrakcje dla dzieci. Jest tego bardzo dużo. Mam nadzieję, że te osoby, które dzisiaj są tutaj z nami, będą miło wspominały wakacje roku 2023. Ósmy jarmark antyków, rękodzieła i zdrowej żywności i 7 zlot pojazdów zabytkowych 27 sierpnia. Mnóstwo atrakcji dla dzieci, zjeżdżalnie, zajęcia warsztatowe. Jest to też finał akcji Projekt Moje Miasto. Wiele zajęć artystycznych, zajęć warsztatowych, plastycznych, drewno, rzeźba, wiele ciekawych rzeczy. Na scenie 3 ciekawe koncerty. Od godziny 14.40 koncert Mariusza Wawrzyńczyka. Jest to zwycięzca 52. Festiwalu Piosenki w Opolu w kategorii debiuty. O godzinie 16.00 koncert orkiestry Na dużym rowerze. Bardzo ciekawy zespół, który oprócz tego, że świetnie koncertuje na scenie, doskonale również porusza się na 6-osobowym rowerze i sprawia pewnie widzom dużą frajdę, pokazując swoje umiejętności artystyczne, równocześnie jadąc na tym wehikule. Finałem koncertowym będzie koncert zespołu Queen Band, a więc muzyka niezapomnianego zespołu Queen. Jeśli chodzi o zlot, to mamy tutaj kilka kategorii, w których przyznamy nagrody, między innymi dla najlepszego auta, dla najstarszego auta, dla auta czy pojazdu, który przebędzie najdłuższą drogę, aby dojechać tutaj do nas, do Działdowa. Więc tych atrakcji przez cały dzień jest tutaj mnóstwo. Mam nadzieję, że każdy znalazł dla siebie coś fajnego i ta atmosfera piknikowa udzieliła się wszystkim. To nie koniec wydarzeń kulturalno-sportowych w naszym mieście. O kolejnych będziemy informować na bieżąco.